niedzielne popołudnie 7 października halę sportową Zespołu Szkół w Zadzimiu wypełniły dźwięki płynące z instrumentów orkiestr dętych uczestników Festiwalu Orkiestr Dętych Złoty Puzon 2012. Przegląd zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Poddębice i Zadzim – Kraina bez barier we współpracy z wójtem gminy Zadzim Włodzimierzem Owczarkiem. Gmina Zadzim wspólnie z gminą Poddębice tworzy lokalną grupę działania i ten występ orkiestr dętych jest elementem tego działania. Od 3 lat wspólnie tworzymy ten festiwal. 3 lata temu był wspólny, w sobotę był w Zadzimiu, w niedzielę w Poddębicach. W ubiegłym roku były to jednodniowe już imprezy i w tym roku mamy w Zadzimiu. Po to są te organizowane festiwale, żeby można zobaczyć poziom orkiestr naszego powiatu, bo powiat poddębicki stoi orkiestrami, a na tym festiwalu można obejrzeć i wysłuchać orkiestry spoza powiatu, nawet spoza województwa. I to jest po to, żeby ci, którzy chcą brać udział, pokazali swój kunszt, a ci, którzy na przyszły rok na przykład by chcieli uczestniczyć w takim festiwalu, mogą się tutaj już do nas zgłaszać. Także lokalna grupa działania, cały zarząd dobrze funkcjonuje i tworzy niesamowitą możliwość pozyskiwania środków, a środki na kulturę, taką no, tą, którą tutaj pokazujemy, typowo strażacką, ale potrzebną środowisku tutaj naszemu i w Poddębicach, i w Zadzimiu. To 3. edycja festiwalu Orkiestr Dętych Złoty Puzon 2012. Udało nam się pozyskać część środków z Urzędu Marszałkowskiego, z Departamentu Kultury i oczywiście jesteśmy współorganizatorami z wójtem gminy Zadzim Włodzimierzem Owczarkiem. Cieszymy się, że tyle orkiestr udało się nam tutaj sprowadzić na ten festiwal. Ze sceny oprócz utworów marszowych popłynęły prawdziwe hity, między innymi Franka Sinatry, Abby, Whitney Houston i Michaela Jacksona. Podczas festiwalu zaprezentowało się 6 orkiestr. Jako pierwsza wystąpiła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlątkowie z kapelmistrzem Stanisławem Miłoszem. Instrumentalną wersją piosenki Najtrudniejszy pierwszy krok próbowała oczarować publiczność orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach z kapelmistrzem Anną Gronowską. Jako 3. na scenie pojawiła się orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Poddębicach z kapelmistrzem Krzysztofem Kozińskim.
kontradenta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu z kapelmistrzem Włodzimierzem Smolarkiem zaprezentowała się m.in. po amerykańsku w przeboju Franka Sinatry. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu w obecnym kształcie funkcjonuje od około 10 lat, mimo że historia orkiestry jest znacznie bogatsza, bo sięga aż 80 lat. Obecnie skupiamy głównie młodzież z terenu gminy Zadzim. Uczymy się gry na instrumentach dętych od podstaw. Występujemy głównie na uroczystościach lokalnych, gminnych, kościelnych, ale również na szczeblu powiatowym, a często również na szczeblu wojewódzkim. Zapewniamy oprawę muzyczną imprez zarówno świeckich, uroczystości państwowych, jak i uroczystości kościelnych. Gościnnie wystąpiła na festiwalu Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie, prowadzona przez Dariusza Kosakowskiego. Jako ostatnia swoje umiejętności zaprezentowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w kole z kapelmistrzem Krzysztofem Lityńskim na czele. Jej koncertowi towarzyszył występ marżonetek. Kapelmistrzowie wszystkich orkiestr odebrali dyplomy i nagrody. Nam szczególnie przypadł do gustu występ orkiestry z Sędziejowic. Orkiestra nasza liczy 35 członków, dziewczęta, chłopcy, panowie. Najmłodszy członek liczy sobie 12 lat, najstarszy około 70, także wiek jest bardzo zróżnicowany. Jedna wielka rodzina, wielopokoleniowa, ojcowie, synowie, dziadkowie w orkiestrze grają. Jeśli chodzi o sukcesy naszej orkiestry, to staramy się uczestniczyć właściwie we wszystkich uroczystościach tutaj na terenie naszej gminy, powiatu, ale wyjeżdżamy też troszkę, byliśmy w tym roku w Wadowicach na zlocie orkiestry, na ogólnopolskim takim zlocie orkiestr mundurowych. Gościliśmy również niejednokrotnie na Węgrzech w zaprzyjaźnionej gminie Warszaj. Także staramy się pokazywać, a głównie przede wszystkim cieszyć oko i ucho mieszkańców naszej gminy. Dodatkową nagrodą dla wszystkich orkiestr były bez wątpienia gromkie brawa publiczności. Na zakończenie festiwalu jeszcze raz zagrała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zadzimia.